Nauczycielka, społeczniczka, często nazywana po prostu aniołem z Rudy Śląskiej, Elżbieta Żurek przegrała walkę z rakiem. Zmarła w wieku 59 lat. W sierpniu udało nam się spotkać z panią Elżbietą, która opowiedziała nam o walce z chłoniakiem. Większość osób wyprowadziło mnie z tego i tak powiedziałam, że tu nie można patrzeć na PESEL, że jednak trzeba walczyć. Była osobą, która chętnie pomagała i angażowała się w wiele akcji społecznych. Ela miała multum pomysłów, zawsze można było do niej zadzwonić z prośbą o pomoc, ona nigdy nie odmawiała, zawsze tak. Nawet w swojej chorobie, w tej walce ciężkiej, zawsze była dla ludzi. Potem myślała dopiero o sobie, najpierw o ludziach, którym trzeba było pomóc. Pani Elżbieta za swoje ogromne zaangażowanie na rzecz innych otrzymała nagrodę Anioła Wolontariatu. Była nauczycielką informatyki w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej. Chętnie angażowała się w wiele akcji społecznych, akcji pomocowych dla mieszkańców, którzy takie pomocy potrzebowali. No i przyszedł taki czas, kiedy ona sama potrzebowała tej pomocy i wiem, że bardzo wielu mieszkańców Rudy Śląskiej się zaangażowało. No niestety nie udało się zebrać wystarczającej liczby pieniędzy, nie udało się jej pomóc, ale dzięki jej zaangażowaniu naprawdę mogliśmy pomóc wielu mieszkańcom i to jest sukces pani Elżbiety. Ostatnie pożegnanie Elżbiety Żurek odbędzie się jutro, 8 marca o godzinie 8 w kościele św. Józefa w Rudzie Śląskiej na ulicy Piastowskiej.